Kto i z czyim poparciem będzie kandydatem na prezydenta Wrocławia w przyszłorocznych wyborach? Politycy komentują problem smogu. Co rozwiąże problemy czystego powietrza na Dolnym Śląsku? Sezon na grzyby w pełni. Na wrocławskich straganach prawdziwy wysyp dorodnych okazów. Łukasz Kocur, dobry wieczór. Witam Państwa. Zaczynamy wieczorne wydanie informacji Echo 24. Do wyborów prezydenta Wrocławia zostało niewiele ponad rok, a zgodnie z deklaracją nie wystartuje w nich Rafał Dutkiewicz. Dziś pytamy, kto, a także z czyim poparciem będzie ubiegał się o fotel prezydenta miasta. Partie pracują więc nad programami, rozważają polityczne sojusze, ale to ciągłe kuluary samorządowej polityki. O sytuacji politycznej na rok przed wyborami samorządowymi więcej w materiale Mariana Maciejewskiego. Jako pierwsza swojego kandydata na prezydenta przedstawiła Platforma Obywatelska, proponując profesor Alicję Chybicką jako kandydatkę ugrupowań opozycyjnych wobec PiS. Profesor Chybicka spotyka się z różnymi środowiskami i radami osiedli. Jak podkreśla, jej program stworzą wrocławianie. Obok walki o czyste powietrze stawia na bezpośredni kontakt z mieszkańcami. Osiedla obrzeżne są bardzo poszkodowane w tej chwili. Tam zostały sprzedane grunty. Deweloperzy postawili wielkie chałupy, powiem. Ładne, ładne bloki, natomiast nie ma żadnej infrastruktury. Na Polanowicach nie ma szkoły, nie ma żłobka, nie ma przedszkola, nie ma chodników, nie ma dobrego... Na transport skarżą się wszystkie osiedla. W tej chwili koalicjantem klubu Rafała Dutkiewicza jest Nowoczesna, ale umowa nie dotyczy wyborów samorządowych. Dzisiaj moim zdaniem jest ten moment nie na rozmowę o personaliach, tylko przede wszystkim na rozmowę o tym, w jakim kierunku ma zmierzać Wrocław. Co jest jego szansą, a co jest zagrożeniem? Co jest wielkim wyzwaniem dla Wrocławia? Gdzie są problemy Wrocławia, które są do rozwiązania? My próbujemy taką dyskusję podejmować. Ja sam też mam przyjemność podjąć się dyskusji i rozmowy z wrocławianami i wrocławiankami na temat korków. To jest problem numer jeden we Wrocławiu. My jesteśmy otwarci na każdą formułę. Jesteśmy gotowi, jeżeli będzie trzeba stanąć w prawyborach z Platformą Obywatelską, z środowiskiem pana prezydenta Dutkiewicza, i z wieloma innymi środowiskami, z Sojuszem Lewicy Demokratycznej, z innymi formacjami politycznymi. Dolnośląski Ruch Samorządowy popiera Jerzego Michalaka, członka zarządu województwa dolnośląskiego. Odpowiadam za konkretne projekty, które już teraz się toczą. No, działając w samorządzie województwa dolnośląskiego budujemy chociażby kolej aglomeracyjną. To przekłada się na 30 tysięcy samochodów mniej każdego dnia na ulicach Wrocławia i to są rzeczy, które już teraz robimy, które zamierzamy intensywnie pokazywać, więc można powiedzieć, że kampanią wyborczą, czy też zainteresowaniem Wrocławian moim programem będzie to, co robimy już teraz w samorządzie województwa dolnośląskiego. Oczywiście jest wiele innych propozycji programowych, które będą się stopniowo pojawiać. Będziemy je bardzo mocno konsultować z wrocławianami, będziemy rozmawiać z radami osiedli. Niewykluczone, że kandydatem na prezydenta Wrocławia będzie Jacek Sutryk, dyrektor Departamentu Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego. Nie chciał tego komentować przed naszą kamerą. Swojego kandydata nie wskazał także PiS. Marian Maciejewski, Echo 24. Ochrona środowiska, czyste powietrze i walka ze smogiem stają się tematami debaty politycznej. O swoich propozycjach, ale także o swoich rozwiązaniach właśnie tych problemów mówią przedstawiciele zarówno partii rządzącej, jak i opozycyjnej podczas organizowanych konferencji prasowych. Smog i czystość powietrza stają się tematem politycznym. Swoją propozycję dotyczącą rozwiązań systemowych w tym temacie przedstawili politycy Prawa i Sprawiedliwości. Prezydent Rafał Dutkiewicz, często jak my składamy konkretne rozwiązania, konkretne propozycje, takie jak na przykład bezpłatna komunikacja dla kierowców samochodów w momencie takim, gdy są przekroczone normy powietrza. Zawsze słyszeliśmy odpowiedź, no świetny pomysł, tylko niech rząd się tym zajmie. Rząd Prawa i Sprawiedliwości ma swoje propozycje dotyczące ochrony środowiska.
Rząd podejmuje już działania, których od lat nie było, a które były oczekiwane. Między innymi na przykład wprowadzenie rozporządzenia, które zakazuje produkcji tak zwanych kopciuchów, czyli pozaklasowych kotłów. To już jest od października, działa, funkcjonuje, nie można już produkować. Jak uważają przedstawiciele PiS-u, bez współpracy rządu i samorządu nie da się rozwiązać problemu smogu. Jednym ze sposobów na pozbycie się tego problemu jest podłączenie miejskich kamienic do tak zwanego ciepła sieciowego. Zapytaliśmy prezydenta, panie prezydencie, w takim razie ile zostało przyłączonych tych kamienic w 2017 roku, w których Wrocław jest stuprocentowym właścicielem. No, to jest kilka. Piotr Błachut, Echo 24. Pozostajemy jeszcze w temacie, w informacjach. Czas również na kolejny głos w dyskusji o skutecznej walce ze smogiem. Konferencję na ten temat zorganizowała bowiem dziś Platforma Obywatelska. Szczegóły w materiale Mariana Maciejewskiego. Profesor Alicja Chybicka z PO podkreślała, że patrzy na problem smogu przez pryzmat jego skutków. Na jego zwalczanie we Wrocławiu potrzeba miliard złotych. We Wrocławiu trzeba wydać miliard złotych do 2023 roku, ażeby raz a na zawsze się ze smogiem rozprawić. Być może to jest tylko szacunek, ten miliard. Dlaczego? Dlatego, że w dniu dzisiejszym zadane pytanie jakiemukolwiek urzędowi, nie tylko miasta we Wrocławiu, ile jest pieców, nikt tego nie wie. Szacuje się, że około 30 tysięcy. Analizy wskazują, że w ciągu 7 lat obowiązywania programu ochrony powietrza zrealizowany on został zaledwie w 12%. Problem jest też z kontrolą sprzedawanych pieców i węgla. W przypadku uchwał antysmogowych nie można kontrolować handlujących węglem i piecami. Można tylko kontrolować tych, którzy rzeczywiście korzystają z tego paliwa lub z tych pieców, czyli mieszkańców. Skąd wziąć we Wrocławiu miliard złotych na walkę ze smogiem? Te pieniądze należy moim zdaniem wziąć z budżetu w tej chwili. Oczywiście w zanadrzu są również programy operacyjne Unii Europejskiej i do nich też można będzie sięgnąć. Jak mówi profesor Chybicka, zdiagnozowania wymaga też liczba starych aut z silnikami diesla, które emitują dużo trujących substancji. Marian Maciejewski, Echo 24. Pozostawiamy lokalną politykę i zmieniamy temat. Pelargonie czy ostrokrzew całkowicie za darmo. Wrocławianie mogą wymieniać się roślinami ogrodowymi. Ruszyło wrocławskie schronisko dla roślin. W Parku Zachodnim na mieszkańców czekali specjaliści, którzy pomagali dobrać rośliny. Była tam również nasza reporterka Monika Suter. Pani Alina przyniosła sporo swoich roślin, które zawadzają w jej ogrodzie. Pan Rafał podzielił się leszczyną, a pani Olena przyszła zapytać o radę w pielęgnacji kwiatów, które dopiero zamierza kupić do swojego nowego mieszkania. To jest ostrokrzew, kolczasty. To są krzewy, które mają czerwone kuleczki, owocują czerwone kuleczki, całe są w jesieni, z tym, że one są dosyć ostre, właściwie są... To znaczy, wręcz niebezpieczne, nie można je w ogóle prawie że dotknąć i są stosowane na tak zwane żywopłoty obronne. A dlaczego pani przyniosła te rośliny tutaj dzisiaj? Dlaczego dzieli się pani z innymi roślinami? No bo normalnie je wyrzucam, a mnie szkoda wyrzucać. Jeżeli komuś się mogą przydać, to bardzo, bardzo będę zadowolona. Zostawiliśmy 3 leszczyny z naszego RODOS-u, czyli rodzinnego ogródka działkowego, który wzięliśmy w maju. Mamy olbrzymie takie leszczyny i po prostu mnóstwo jest orzechów i mnóstwo jest samosiejek i szkoda to wyrzucać po prostu. Pan doktor mówił, że mamy bardzo taką ilastą ziemię, czyli taką mało przepuszczalną i tak jak leszczyny będą to lubić i drzewa typu brzozy i jakieś takie inne, tak może być problem na przykład z borówką amerykańską. Celuję właśnie w jakąś większą roślinę, a po to też przyszłam, żeby zapytać, co lepiej wziąć i co potrzebuje, nie wiem, mniej wody, więcej wody i tak dalej. Już wie pani, jakie rośliny będą w pani domu? Tak, wiem. Słyszałam, że fikusa beniamina lepiej nie brać, bo jest marudny i nie lubi przeprowadzek. Przez to, że ja się dużo przeprowadzam, to on na pewno nie, ale mam taką listę zapisaną jeszcze, które warto sobie wziąć. Schronisko dla roślin działa już w kilku lokalizacjach Wrocławia. Między innymi przy wzgórzu Andersa, Parku Wschodnim, niedaleko Morskiego Oka oraz w Parku Zachodnim.
Ideą jego powstania była odpowiedzialność społeczna za otaczającą Wrocław przyrodę. Chcieliśmy stworzyć miejsce, w którym mieszkańcy mogliby zostawiać te rośliny, właśnie po to, żeby one się nie marnowały. Często to są bardzo senne rośliny. Często są to rośliny na przykład miododajne, owocujące albo po prostu bardzo atrakcyjne wizualnie, ale już na przykład w ogrodzie się nie mieszczą. Mieszkańcy mogą nie tylko wymieniać się roślinami, ale także skorzystać z porad specjalistów. Dzisiaj to jest tak, że część osób przyszła rzeczywiście z ciekawości pooglądać, jakie rośliny ewentualnie mogłyby sobie nabyć na wymianę, znaczy na wymianę w takim sensie te które ktoś nam wcześniej zostawił. Natomiast było też parę osób, które pytały mi już takie konkretne sprawy związane z pielęgnacją. Była pani, która się pytała właśnie o pielęgnację roślin domowych. Schronisko dla roślin działać będzie do końca października w każdy poniedziałek w godzinach od 15 do 18. Dla Echo 24 Monika Suder. A przy okazji tej jesiennej aury i października sezon na grzyby, proszę Państwa, trwa w najlepsze, a kto nie może sam wybrać się do lasu, bez problemów również kupi grzyby na osiedlowych straganach. A jest w czym wybierać, ponieważ sprzedawcy dbają o to, aby ich towary były różnorodne. Za niektóre gatunki trzeba jednak słono zapłacić, ponieważ nawet ponad 30 zł za kilogram. Mimo tego wrocławianie chętnie kupują grzyby, więcej w materiale. Piotra Błachuta. Kto jeszcze w tym roku nie zdążył wybrać się do lasu na grzyby, przez najbliższy czas może to zrobić, a szanse na to, że wróci do domu z pełnym koszykiem, są bardzo duże. Sezon zaczyna się w czerwcu, a kończy się jak przymrozki są, w listopadzie. Dolnoślązacy, którzy w lasach spędzają dużo czasu, twierdzą, że grzybów w nich nie brakuje, a niektóre okazy, które udało im się znaleźć, są naprawdę dorodne. Prawdziwki to są, głównie chodzi o prawdziwki. Proszę, tutaj takich dużych podgrzybek, to takie duże, większe prawdziwki były, a tak to normalnie do kilograma. Ceny grzybów zależą od ich gatunków. Najdrożej, bo ponad 30 zł zapłacimy na przykład za kurki. Opieńki czy maślaki kupimy w cenie kilku złotych za kilogram. Wrocławian, których spotkaliśmy na targowisku, ceny grzybów nie odstraszają. Kupują je, bo jak sami przyznają, są smaczne. Do pierożków to też na święta z kapustką. I właśnie najlepiej lubimy właśnie z suszonych robić. A takie też na świeżo, no to z cebulką. Dobre? Pyszne. Zupkę można zrobić, można smażyć grzybki. Lubi pan grzyby jeść? Lubię. Ja marnuję i robię sos, a przede wszystkim marnowane są świetne, według mnie. Jak udało nam się dowiedzieć, przygotowując i jedząc grzyby, nawet te jadalne, należy zachować ostrożność. Jeżeli źle przygotujemy grzyby jadalne, bądź będziemy je źle przechowywać i w nich się wyzwolą toksyny, które nie są ogólnie szkodliwe, dlatego że to nie są grzyby niejadalne bądź trujące, to mamy po prostu, no takie można powiedzieć, ogólne zatrucie, które kończy się tak jak każde inne. Po czasie przechodzi nam. A objawami takiego zatrucia są biegunka, wymioty i niestrawność. Po zjedzeniu grzyba trującego objawy te postępują gwałtownie i mogą skończyć się śmiercią. Dlatego zanim wybierzemy się na grzyby, powinniśmy mieć o nich dużą wiedzę. Trzeba się znać po prostu. Trzeba znać, czytać? Trzeba czytać książkę i z książki. A tak grzybów jest i tego. Tak się pan... I zbiera te grzyby, które się zna po prostu. A które się nie zna, to się nie zbiera. Osoby, które kupują grzyby w sklepie czy na targowisku, mogą poprosić sprzedawcę o przedstawienie odpowiedniego certyfikatu, który poświadczy, że produkty te nadają się do sprzedaży. Piotr Błachut, Echo 24. Karma, koce, ręczniki czy środki higieny. Potrzeb jest naprawdę wiele, a dotyczą one schroniska dla bezdomnych zwierząt w Świdnicy. Dlatego Świdnickie Starostwo Powiatowe rozpoczęło oficjalnie zbiórkę rzeczy dla podopiecznych placówki. O szczegółach ze Świdnicy Agnieszka Komaniecka. Jesień i zima to bardzo trudny czas dla zwierząt, także tych, które pozostają pod opieką schroniska w Świdnicy. Dlatego urzędnicy z Wydziału Rolnictwa i Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego Świdnicy chcą pomóc i zorganizować wśród mieszkańców zbiórkę rzeczy potrzebnych placówce. A przyda się dosłownie wszystko. W szczególności zależy nam na karmie suchej i mokrej dla psów i kotów, środkach higienicznych, środkach czystości, zabawkach, kocach i innych niezbędnych rzeczy, które pomogą zwierzętom przetrwać zimę w schronisku dla
dla zwierząt. W schronisku w tej chwili przebywa około kilkudziesięciu zwierząt, psów i kotów, dlatego zapewnienie wyżywienia dla wszystkich podopiecznych jest dużym wyzwaniem. Średnio zwierzaki w ciągu dnia spożywają około 45 kg karmy. W ciągu pół roku spożyły zatem około 8145 kg karmy. Bardzo byśmy prosili o puszki i dla psów, i dla kotów. Lepiej kupić troszeczkę mniej, a lepszą karmę. Mamy pieski starsze, po rekonwalescencji, także na pewno im się ta lepsza karma przyda. Oprócz tego bardzo byśmy prosili o żwirki, bo kotów mamy bardzo dużo, ponad 20. Także codziennie nam schodzą 3 worki żwirków aż. Schronisko prowadzi także zbiórkę płytek, którymi wyłożone zostaną ściany boksów w pawilonie dla zwierząt. W ten sposób trzeba przygotować jeszcze 19 pomieszczeń o powierzchni 228 m kwadratowych. Przyjmowane są wszystkie kolory, rodzaje i wymiary. Stworzą one na ścianach wielobarwną mozaikę. Pozwolą także na utrzymanie czystości w boksach. Bardzo byśmy chcieli trochę rozjaśnić świat naszych piesków, tutaj pokolorować im te boksy, przysłowiowo mówiąc, i po prostu poukładać tam kafelki różnego koloru, różnej maści, różnej wielkości, po prostu żeby było tam nie tak biało i nie tak smętnie, jak jest teraz. Także zbieramy, prawdę mówiąc, wszystko. Tak, jeśli gdzieś zalegają, to tak, bardzo prosimy, tak, żeby do nas przywieźć. My na pewno je wykorzystamy. Akcja prowadzona przez Starostwo Powiatowe w Świdnicy potrwa do końca października. Dary dla schroniska przyjmowane są w pokoju 206. Dla Echo 24 Agnieszka Komaniecka. A tym apelem w imieniu bezdomnych zwierząt ze Świdnicy kończymy wieczorne wydanie informacji Echo 24. Już za chwilę sport, a następnie prognoza pogody. Dziękuję Państwu bardzo za uwagę. Życzymy spokojnego wieczoru z Echo 24. Do zobaczenia.